Nasz projekt trwający ponad 4 lata ostatecznie został sfinalizowany pakietem propozycji, które są procedowane obecnie w ramach ustawy o gospodarstwach opiekuńczych. To oznacza, że rolnicy, którzy będą chcieli lub będą musieli podejmować działalność pozarolniczą, ponieważ albo się nie mogą z takowej utrzymać, albo po prostu będą chcieli zdywersyfikować swoje źródła dochodu, mogą podejmować taką działalność związaną ze świadczeniem usług społecznych dla osób starszych. To są miejsca, gdzie osoby starsze mogą spędzać czas. Jest to pewna alternatywa dla zinstytucjonalizowanych form opieki. Jesteśmy pierwszymi w Polsce, nasz uniwersytet i nasze badania, które właśnie doprowadziły do tego, że ustawa już prawdopodobnie za niedługi czas ujrzy światło dzienne.